Nie jestem ładny. No, zobaczę na mnie takie siwe włosy. Wszyscy piszą w komentarzach, nie Berbet, nie jesteś ładny, jesteś stary i siwiutki. Dobra, dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Bert. O, tutaj. On mnie nazwał starym. No, bo jesteś stary i siwy. Dobra, moi drodzy, dzisiaj... To, że starszy, to gorszy od razu, nie? Nie, skądże, nie, tego nie powiedziałem już. Okej, moi drodzy, dzisiaj robimy zadania od AB. W sumie jeszcze nie wiem do końca, czy... nie wiem jeszcze, zaraz sprawdzimy, jak one wyglądają w ogóle. Przesuń się, Paweł, bo wolno idziesz. Sam idziesz wolno. Dobra, dobra, idziemy. Co się ryjesz? Czego się ryjesz, dziadku? Nazwij mnie jeszcze raz dziadkiem. To wyjdzie. Okej, idziemy do AB. Znowu ty posiwiałem. Co nowy update, to tak, co normalnie się wyśrobisz. Okej, tutaj znowu te wejście. Tyle stresu. Normalnie Vice City, to mi się przypomina. Włóczęga, misja Włóczęga Chenga, okej. Włóczęga. Dobra, uruchamiam, moi drodzy, czyli kasyno Włóczęga Chenga, pani Baker, koniec imprezy, ratujcie Chenga z opuszczonego motelu, który coś tam, jakiś motocyklowy, coś tam przymuszonej lub niewoli. Dokładnie tak powiedziałem. Dobra, Berbet, gdzie ty idziesz? Berbet dziś poszedł. O, pani Baker. To są ogólnie takie zwykłe misje, jakby nie było. Tak. Nie śpi, Berbert. Jak nie śpi? Gada, gada. Nic dziwnego, że on zniknął. No. No i świrem jest. I think no big deal. Party, few crash car, and everything's fine when I write a few checks. This time, go out to squad Crystal, and don't come back. He said something about a contact in the desert. Na pustynię. I czy on gada o Trevorze? Chyba tak. No bo ten... Co on zapowiedział? Jakiś med dealer, coś takiego. No, ale to możliwe, że chodzi właśnie o tego Trevora, zobaczymy. Jeszcze na pustyni, to tym bardziej, nie? No właśnie. Nie wiem, czy będzie o Trevora, ale powiem ci, że no, rysopis idealnie pasuje do niego. W ogóle ty, Berbe, potem też zrobiłeś tego Trufejda, nie? Tylko, że chyba, no właśnie. No, chyba coś, chyba nie tak auto, nie? Coś tak nie za bardzo. Co ty masz jakiś, co to ma być? Obi Kenobi? Obi, tak. To taki sklep, Obi. Może moim pojedziemy? Chcesz, żebym cię ten przejechał? Czekaj, bo mam problemy z życiem, bo chciałem sobie skrócić drogę, a tylko... Tak? Ale chcesz jechać ze mną, czy nie? Znaczy, no, fajne to auto, tylko nie zdążyłem zmodyfikować, więc... Dobra, no to zatrzymaj się, to dawaj. Ale to spokojnie. No to pytam, czy chcesz jechać ze mną, czekam na ciebie, stary, a co za łobuz z niego? Boże, dogadaj się z Bertbertem, nie? Czekasz na niego, pytasz, czy chcesz jechać, czy nie, mówisz, no, niestety nie zmodyfikowałem auta, mija cię i nagle mówi, ale i tak pojadę swoim, nie? Kurde. To było taktyczne zagranie. Masakra, niby nie zmodyfikować, ale patrz, tak jedziesz, ciśniesz nieźle. Nie no, ale już mnie doganiasz. No dobra, ale zobacz, jak powoli cię wyprzedzam odprawę, jakby co, żeby tam się nie rozbić jakoś specjalnie. Okej, 2,5 kilosa. Ciekawe, czy będzie Trevorek. Ja chciałbym tutaj Trevora zobaczyć. Ale nie, był Trevor. W jednej z misji, gdzieś tam jak robiliśmy misję, był Trevor, pojawił się Trevor. Dużo razy był. Był na początku, gdy nam zlecał misje takie normalne, kontaktowe, to było od samego początku GTA. Później się pojawił w napadzie seria A. Czy to była chmura? Czy to są chmury się pojawiają? Czy mi się wydaje? Jakie chmury? Nie wiem, bo tak jechałem tak szybko, że po prostu miałem wrażenie, że tam chmury się pojawiają po prostu na drodze. Dziwne. No nie wiem, panie Pawle, co tam masz. Nie wiem, co wziąłem, ale chyba coś nie tak jest. To znaczy, to mogą być, to może być albo Trevor, albo ci bracia O'Neill, też oni byli. A, tak, racja, dobra. Co Trevor ich całą chałupę spalił. Pamiętam, ale ładnie to wygląda to auto w środku, możecie mieć ten trufelek. Trufelek. Poszukaj nowe... Teo Chenga. Okej, Berbert, chodź. O! Wiesz co, mam déjà vu. Wiesz, że w tym miejscu kiedyś robiliśmy misję? To się kiedyś robiło misję. Dobra, poczekaj, weźmy coś po cichu, nie wiem, karabin na przykład taki. A po cichu będę to robił, kurde. Dobra. Gdzieś poziom trudny, nie? Czyli jak machniemy się, to będzie lipa. I losty znowu tu są. No stary, ale po prostu masakra. Czemu po prostu... zawsze musimy w tej grze walczyć z lostami? I dlaczego zawsze w tym samym miejscu? No bo to jest idealne miejsce na schowanie gościa z Chin.
Co? Schowanie gościa skin? Nie wiedziałem, że tu się najlepiej chowa gościu w skin. To znaczy ja tam nic nie wiem, nie, ale... No. Dobra, gdzie oni są, bo nie widzę. Czy on gdzieś tu tam zbiega? Tam u góry, tylko nie strzelaj tam granatami, bo o tam kurczę! Kobita normalnie, jakaś babeczka normalnie wyskoczyła mi teraz, pierwszy raz. Zwykle babeczki nie wyskakują z takimi rzeczami. Tylko jak mówię, uważaj, żebyś tam żadnych... O nie, stary, bo oni się respią, nie? Bo tam może być ten Tao Cheng i może być kłopot, nie? Tak, tak, musimy ostrożnie, żeby Tao Chenga nie machnąć. Żeby Liptona nie zrobić. Czekaj, tam jeszcze jakiś gościu biegnie. A wiesz co, oni chyba się cały czas tu respią, wiesz? Tak mi się coś wydaje. Chodzę do góry, moment. Tak ostrożnie. Ja też chodzę do góry. Dobra, to może zróbmy tak, ty przeszukaj to, a ja ten drugi. Dobra, górę, tak? A ty dół. Nie, nie chodzi o to, że ja ten drugi motel przeszukam. Dobra, dobra. Jejku, z pałką, oni z pałkami biegają, nie? Star, normalnie spał na mnie chciał ten. No dobra, klucze francuskie czy pałki, co to za różnica? O, jest Tao Cheng. Poczekaj, bo to jest coś wybuchowe, jakieś takie ten. Jest, znalazłem Tao Chenga, dobra. Masz? Mam Tao Chenga, no. Masz Tao Chenga? Dobra, okej, to wychodzę. Z jaką się grze, masakry. Dobra, wyłażę, wychodzę, schodzę w dół. W ogóle auta przyjechały, zaraz podjadę pod was. Bo w sumie ty i tak nie możesz go zabrać, bo... A nie, czekaj, możesz go zabrać, dobra. No jejku, zdenerwowałem się. Przepraszam. No niech on za mną idzie, bo ten, bo... Kurde... Dobrze, Paweł, dobra. Eliminuj tam. Gdzie jest Tao Cheng? Elimination. To co mówisz, a tym motocyklami jedziemy? O Boże, ten motocykl zaraz buchnie chyba. Jak motocyklami, stary? Przecież motocyklami to nas... No dobra, ubiło. Dobra, o pieniądze leżą. A Tao Cheng tutaj ma życie, więc trzeba uważać. Widzę właśnie, życie drużyny, życie Tao Chenga. On chyba jakoś taki powolny niemrawy coś, uwaga, ostrożnie. On chyba za mną idzie, to jak on muszę wieść? Nie, on bardzo powoli biegnie, on jest ranny, wiesz? Patrzę jak on idzie, wiesz? Także no widzę, że coś mu jest. No bo on ma woli stunigowane auta chyba, wiesz? To ta oczy. Dobra. On to jest... Dawaj, jedziemy. Musimy go... Pani Baker zadzwoniła. Pani Ciasteczko. To są chyba te ludki. To... Co ty gadasz? Zginąłeś już? Co to było? Oni otworzyli to i jak umieram, nie? Nie, to masz super auto, Bert, naprawdę. To nie przez auto było. Ale co oni otworzyli? No, otworzyli tą swoją klapę tylną i od razu umieram, nie? No masakra, to teraz uważaj, żebyś nie stegował się. To znaczy, nie wiem, bo nie mamy żyć. Taka misja od kontaktu, więc może to być tak, że po prostu jak ja umrę, no, to ty będziesz mógł skończyć misję, nie? Aha, no tak. Możliwe. Dobra, ja tu pędzę teraz. Moje auto jest o tyle dobre, że tam tylna szyba jest dobrze kryta. Czekaj, potrącę parę... O, jejku, weź teraz... Weź się tam nie potrącaj, bo... No nie, tych motocyklistów, bo tu motocykliści, wiesz? No co tu byłeś, to przestraszyłem, nie? Bo... No ja się nie dziwię, że ty się przestraszyłeś, stary, bo... I nagle umieram, nie? No tak, no bo oni... ja tak patrzę właśnie, tak ten, otworzyli drzwiczki, a tu... Cześć, Bert! Hello, kici, okej. Okay. A ja się nie dziwię, że ty... Stary, u mnie też właśnie podjechali, otworzyli drzwiczki teraz. Ale Tao Cheng jeszcze nie stracił żadnego punktu zdrowia, więc jest bardzo... No, tylko wiesz o co chodzi, wiesz co z tymi drzwiczkami chodzi, że jak oni otworzą te drzwiczki, to w tym momencie okazuje się, że tam jest chyba 4 strzelców. Dwóch, ale oni mają dobrą celność i dobrą broń. Znaczy tak, dwóch, ale ja teraz miałem 2 auta, stary, jak otworzyli oba drzwiczki w obu autach i 4 zaczęło do mnie pruć, po prostu to stary, od razu mi życie zaczęło spadać. Dobra, już dojechałem praktycznie na miejsce, także spokojnie, zrobiliśmy tą misję. No. Nie jest źle. Czekaj, dojeżdżam, spokojnie, nie zostawiaj mnie na pustyni. Spokojnie, Berbert, Tao Cheng jest bezpieczny. Masz kaccenkę też? Mhm. Ej, co ja tu robię, jak mnie nawet tu nie ma? Nie wiem, Pokémon w ogóle tam gada, nie? W jakiej odmianie. No ale nie, to są różne odmiany właśnie, także kurczę, nie wiem. Chiński tradycyjny albo chiński uproszczony. No, możliwe, nie wiem. Dobra, ładnie, myślę, że możemy zrobić kolejne zadanie. Mam nadzieję, że tych zadań jest troszkę więcej. Nie wiem, ile ich tam jest, ale z tego, co widziałem na trailerze, to trochę ich tam jest. No powinno trochę ich być, także zaraz sprawdzimy sobie.
Dobra, Berbek, może odpalać, jedziemy z kolejnym zadaniem. Kasyno porządki, pomóżcie szefowi ochrony. No. Diamonda rozprawić się z grupą problematycznych gości. Dokładnie, okej. Okay. Będziemy wyjaśniać. Będziemy kogoś musieli wyjaśnić. Ciekawe w jaki sposób. Pewnie przy... Okej, okay, dobra, kascenka. Usiądź sobie, panie Pawle, a nie tak stoisz. Nie, myślę. To jest pustoje może jednak. Weźmie, nie dotykaj gościu. Walnąłem w klatę, chłopie. Don't touch me. Okej, co my mamy zrobić? Mamy obronić tak. Znając życie, mamy zrobić zupełnie rozróbę. Kasy na porządki, dobra, chodź. Weź komuś tu przyzwonimy. Idź za Vincentem. Dobra. Czemu ja muszę od każdego iść szybciej po prostu, nie? No właśnie, Berber, ty jesteś cheatowany po prostu, za duży poziom masz. No cóż, no. Zobaczymy, jak na PlayStation będziesz chodził. Nie, na PlayStation jestem wolniejszy. No wiem, właśnie. Gdzie on tam ciśnie? No nie wiem, Vincent... Ale on śmiesznie chodzi w ogóle, wiesz? On się buguje jakoś tak dziwnie troszkę z tym chodzeniem. Ej! Gościu! O! Wow, czekaj, pamiętaj, uważaj, których ten lejesz. Znokautuj, tylko pamiętaj, żeby tylko pięściami, nie? Żeby nie było lipy. Dobra. Ochrona! A nie mogę spały? Dobra, Bert. Mamy. Okej, tam coś jeszcze... Kradnie auto! O nie, szybko! Dobrze, to nie jest moja bryka. Jak on wyrwał? Patrz teraz, o nie, o stary, rozjedzie ich chyba. W tym motocykle wjedzie. O, rany! Co jest grane? O, patrz, motocykl... Nie... Dobra, motocykle, elegancko. To parkingowi. To parkingowi, tak, pewnie. Oczywiście, że to... Jak on tak daleko odjechał? Gdzie on? Co? Tak szybko pojechał? Co za gościu? No tak, cysterna jedzie, stary, jak nigdy, nie? Super. Bert, no... Nie można być szybkim i siedzącym. Albo jesteś szybki, albo siedzący. To był chłop, te NPC-ty jeżdżą jak... Ło, chłopie, chciał mi rozjechać, stary! Uważaj, bo oni tu strzelają! Jeżdżą. Stary, wyjechał mi, no! Mówicie, to wszystko jest oskryptowane, dobra, ja jadę dobra. No jest oskryptowane, stary, no... Jak te auta wyjeżdżałem, dosłownie wszystkie jednocześnie! Skąd ci ludzie w ogóle się wzięli? Skąd ci ludzie się wzięli? Skąd te boty się wzięły, nie? Ich nie było! Nagle zaczęli jakieś wyścigi robić w kafenie. Co? Ciężarówka? W ogóle co jest grane? Jak oni szybko cisną, stary! Najgorzej właśnie, jak tu można jechać w ogóle tym? A co, on jedzie autem cały czas? No i to tak szybko, no bo to jest ten. Dobra, dojeżdżam do ciebie, pojedziemy wspólnie, bo ja naprawdę nie chcę... Być... Paweł! Dobra, leży. Czeka tam jeszcze jeden. Dobra, czekaj, wsiadamy razem siedzimy. Jedź, go! Okej, pękła nam gumka. Okej, nie tylko, nie masz drzwi. Potencjalny problem. Dajesz berber. Tak... Dobra. Nie masz... wszystkiego, jedna opona ci została, stary. Nie, powiem ci tak, gdyby była opcja tutaj wygrania tego pojazdu, to pewnie wygrałby się ten. Wygrałby się tylko z tymi oponami. Chyba tak. Wiesz co, tego auta już nie chcę wygrywać, ogólnie rzecz biorąc, jakby nie było. Dobra, tu w lewo. Musimy naprawić to auto. Mam nadzieję, że dobrze za twoje pieniądze najlepiej. Nie, to mam... Co? Za darmo. Jak za darmo? Nie, lepiej żebyś zapłacił. Po prostu za darmo. Bulisz, stary. Jak ja będę bulisz. No co ty? Ale nie strzelaj. No przepraszam, no bo ja tam... Przyjechali tam za nami, nie? To musiałem im trochę... Wpadę. Musiałeś porobić. O, za darmo. I dalej strzelają, no stary, o co chodzi? Widziałeś to? Ty robisz tuning naprawę? No opona! O stary, wiesz co?
Już nie naprawiamy tego auta, bo to już nie ma sensu. Nie mogłem nic jak coś zrobić, tylko po prostu napraw pojazd za zero i tyle, nie? Tak, ale stary, teraz najlepsze jest to, żebyśmy tam siedzieli po prostu w środku. Oni to naprawili, a nagle taki, wiesz, rozstrzelanie tego auta szybkie. Bo tam się drzwi otworzyły i oni nam rozstrzelali tą brykę. Nie mów tak, Paweł, wszystko będzie w porządku. Bo buziaki. Nie, będzie dobrze, spokojnie, moi drodzy, spokojnie. Co się tam dzieje? O, grany, bo buziaki, no. Dawaj w lewo, pięknie. Ale brzydki kolor strasznie, to znaczy... Nie, podoba mi się, mi się podoba, mi się podoba. Taki, wiesz, błyszczący, taki pomarańczowo-srebrny, który minąłeś, ale... Pomarańczowo-złoty. Co? Pomarańczowo-złoto? Pomarańczowo-czerwono-złoty. Dobra. No, no tak. No, oczywiście Vincent nic nie robił o, przez całą misję. Patrz, nasze auta tu są chyba. Zaparkowałeś obok naszych aut. A gdzie nasze auta nagle zniknęły? Jak to well done, Vincent? Przecież on nic nie zrobił, to myśmy zrobili wszystko. A to co? Wiedziałem, że to Brucey. Brucey's? GTA 4? No, to jest Brucey's. Brucey! To not autek. On te wyścigi lubił. To jest Brucey, stary. No. Typowy, tak? No, on tak typowo się zachowuje jeszcze. Brucey! Wyobraź sobie, że on był... Ej no, auto, ja chcę to auto, w nagrodę teraz. No, stary, przydałoby się takie auto w nagrodę, a nie, żebym... Dostarczy... Ej, mało się zarabia na tych misjach. Mało, no. Znaczy, one są bardzo krótkie. 10 tysięcy to nie jest mało, biorąc pod uwagę to, że ta misja jest krótka. Większość czasu tak robisz, oglądasz cutscenkę tak naprawdę. Przynajmniej starali się zrobić sfabularyzowane misje. Tak, te misje są z fabułką, to jest fajne, ale poza tym tak naprawdę... Nic poza tym, no krótkie te misje są. Dobra, no wiesz, to co, i lecimy takie... z kolejną. Dobra, to jedziemy z kolejną misją. Co tu mamy? Bierzcie kierownictwo na rozmowę. Tak, pani piekarz. Kierownictwo na rozmowy dotyczące zakupu diamencika przez kogoś tam. Okej, okay. Zaciekłe negocjacje. Berbert, no, przeładuj. Co? No. Co? No, pan Cheng coś zrobił. To on taką ma minę. No nie. Co mnie to tak bawi? Ej, ten gościu też był w tym fabulce. To był ten tłumacz tego Chenga. Masakra. Nie, ci goście są naprawdę dziwni. No nie. Okej, czyli musimy iść na negocjacje. Berber, przeładuj wyrzutnie. Jakie negocjacje? To mają być... Negocjacje. Pokojowe negocjacje. No pokojowe, stary, jak ten. Jak wyrąbiemy, to nie będzie nic ten. O, czym my jedziemy? Ja prowadzę auto i stary... On z Grand Team. W ogóle siedzi z tyłu ta dziewczyna, ta pani piekarz. A u mnie się siedzi ten Chińczyk. No nie, on teraz mi gada po chińsku cały. Tak? A mi przynajmniej... O, jak fajnie. A u mnie siedzi ta pani piekarz i ona mówi normalnie, tak fajnie. Chociaż nie musisz, przestań mówić, kobieto. Nie mów do mnie. Ja prowadzę, skupiam się. Nie mam podzielności uwagi. 6 kilometrów mamy. Ale jedziesz limuzyną, pamiętaj. Prowadzisz ich na rozmowy. Bardzo ważne rozmowy biznesowe. Ale w tym moim aucie cały czas ty a ona też, a ona mnie też jest taki coś. Bla, 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 bla. Znaczy ona po angielsku mówi, ale to też jest takie, wiesz. Na pewno fajnie. No, znaczy ogólnie te rozmowy nigdy nie są... W tych rozmowach nie ma nic konkretnego, nie? One są takie... One zapełniają po prostu twój mózg, nie? Kiedy jedziesz. Właśnie, żebyś się skupił na napisach i się... Tak, dokładnie. Żebyś się skupił na rozmowie po prostu, nie? Trener Brucey. O, jest mowa o Brucey tutaj. A ta rozmowa jest tak długa, że tu możesz spokojnie bardzo powoli jechać i te 6 kilometrów jak zrobisz, to nawet będzie dalej gadać. No bo to tak specjalnie. Nie, tak jest, jeżeli... tak zawsze. Tak zawsze jest, nie? A czemu to zawsze ja muszę prowadzić po prostu? Co? Nie wiem. Może po prostu ta Cheng nie umie prowadzić. No nie wiem, no stary, może... Po prostu może nie ma prawa jazdy albo coś. Zresztą on jest tak bogaty, że on nie powinien prowadzić. Bogaci ludzie nie muszą prowadzić samochodów. Bo nie mają kierowców od tego. Ale zrozum ten paradoks, nie? Ty jesteś właścicielem, nie? My jesteśmy właścicielem przecież.
Nie chodzi o to. No. Tao Cheng mówi po chińsku, a ten jego tłumacz z nim gada i mówi po angielsku, nie? A w sumie no tak, i on normalnie rozumie, nie? No właśnie. Nie wiem, ciekawa sytuacja. Może on nie potrafi mówić po angielsku, ale potrafi zrozumie, nie? Bo są osoby, które rozumieją, ale nie umieją się wysłowić. Albo się nie wysławiają, bo na przykład nie mają jakiś słaby akcent czy coś, nie? No to nie wiem, no to Tao Cheng ma jakieś problemy, nie? No prawdopodobnie może tak być. Chyba go jedziemy ciśniemy. Sobie. 2 kilometry zostały. Powiem ci szczerze, że już te rozmowy mi się nie podobają, skoro są na jakimś uboczu, stary, gdzieś daleko. Sorry! No to po misji. O Boże! To? Niemożliwe. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Zabiłeś panią piekarz. Tak! Rozwaliłem ją. Czujesz temat? Jechałem. Tak blisko. Już byliśmy na miejscu. Uderzyłem bokiem, dosłownie bokiem. Może restart będzie można szybki zrobić? Okej, moi drodzy, nic kompletnie się nie stało. Kompletnie nic się nie stało, także nie, teraz... Nie, kontynuujmy. Biorąc pod uwagę to, że przed chwilą miałem taki mały wypadek, stąd teraz jedziemy w sposób bezpieczny, czyli poboczem 5 km na godzinę. Bert? Nie, no Paweł. No co? No, to trzeba bezpiecznie. Nie, no żartuję, może... Tym razem to się już nie powtórzy. Chyba, że znowu ktoś z zakrętu wyjedzie. Im przywali, tak wyjechał z zakrętu. Muszę to później zobaczyć na odcinku, co się tam stało. No tego się nie spodziewałem, po prostu, że takie ciężkie auto po prostu, wiesz, zostanie zmiażdżone po prostu i wystrzelone w powietrze. Jakim ja prawem? Jak się wymawia nazwę tego auta? Nie wiem. Consenti? Yes. No, może to tak bardziej po włosku, Consenti. Kto to wymyślił tę nazwę? Nie wiem. Consenti? Może Consenti, Consenti. Znaczy, Consenti. Ja nie mówię po tym języku, więc w tym języku nie mówię, więc nie wiem. Auto było okay. GTA 4. Tak, było, tylko trochę ładniejsze tam było, mam wrażenie. Nie no, takie same, no. Tylko, że tutaj dodali jeszcze Consenti 55, a to jest normalna wersja. No. Dobra, jesteśmy prawie już na miejscu. A, tu chyba wiem, gdzie będzie te negocjacje, że tak powiem. Tam, gdzie ta limuzyna czasami stoi. Marlow Valley. O, ramy. Nie, tu są jakieś kawał drogi. Kurde... Tu są czekaj, bo ja podjeżdżam dopiero. Nie podjeżdżaj tam jeszcze, jak możesz. Pomóż drużynie dostarczyć Consenti. Zaczekajmy na panią Baker. Tak. Zanim pójdziemy na spotkanie. Ale no. Po co czekać na panią Baker? No, żeby pewnie nie chciał na mnie czekać, już chciał wchodzić do środka, nie? Ej, widzę tutaj jakąś opancerzoną furę, to może być konkretnie. No. Ej, to może będą ten kanis jakiś taki, nie? Co to za typo? Dobra. O! Wow. Ciekawe, kiedy będzie można kupić to. A co to za kowboje? Nie wiem. Strażnik Teksasu. Oj, coś tu jest, że przez tego Chenga to się nie uda. Uwielbiam Chiny. Ale ten karabin mnie martwi. Co ten gościu trzyma? A tam. Proszę się, ja mam wyrzutnię w kieszeni. Chcę kupić. Na siłę. Już tu czuję jakiś przekręt. Co? O rany. Co za koleś? Tego nie rozumiem. I całe szczęście. Tak, bardzo przepraszam. Ojojoj. Faktycznie było widać, że przeprasza, nie? Okej, czyli po prostu ten, będzie jadka jakaś chyba. No, mała. To że tak. A my jesteśmy takimi tylko. No. On to rozumie, widzisz? O! O kurde, jaki Cheng twardy, nie? Now, when I return, we will continue this conversation as gentlemen.
No, wiedziałem, że tak będzie. Czemu ja do basenu skoczyłem, stary? Dobra. To musiało się tak skończyć. Wiadomo. Nie było innego wyjścia. W głowie? Okej, okay, jest problem. Ale już lądował, stary. Sprawiłem, że zaczął lądować. Wiesz co, z drugiej strony jeszcze jadą. Idę z drugiej strony, będzie grubo. Dobra. Dobra. Ja tutaj będę pilnował. Stary, totalnie obrona, obrona, obrona. Patrz, ile tu jest, nie? Dobra, dwa helikoptery lecą w moją stronę. Dobra, to ja jeden. Ściągam. Jeden ląduje. Przeładowuję brońkę. Okej, okay, nie trafiłem. Ej, zaraz padnę, nie? Broń to oczęga. Poczekaj, bo zaraz padnę. Ekwipunek, mam jakieś przekąski? No nie, takie nie chcę, pancerz. Kamizeleczka, dobra. Dobra. Ale to my nie musimy tutaj stać chyba. No musimy go chronić, poczekaj. Musimy ich chronić. Czekaj, to oczęg tłumacz. Aha, on się nazywa tłumacz. Także musimy ich chronić, a chyba nie da się ich... O Boże, facet normalnie z działkiem jakim przyjechał. Ja myślałem, że my tutaj możemy normalnie dałka, jednak nie. Nie, 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 stary, nie, nie, ty musisz zostać, pomóż mi, stary, bo oni tu stoją. Pomagam. Atakują nas. I'm back. Także nie ma opcji, ty nie możesz się oddalać, tutaj mamy lipę. Oddaliłem się, na chwilę. Jesteś bardzo zły, nie możesz się oddalać. Chłopie, ja nie wiem, tu leży jeden na drugim już, nie? Ale jeszcze biegną, stary. O, dobra, teraz łatwiej będzie. No, z drugiej strony. Dobra, teraz z drugiej strony lecą i heli jeszcze jest. Okej, okay, ty idź od prawej, ja idę pójdę od lewej. Okej, okay, tylko tą helkę najpierw. Dobra. Okej. Okay. Stary, mało żyćka, mało żyćka. Ale wiedziałem, że to się tak skończy. No, ale nie sądzimy, że aż tak się to skończy, wiesz? Ekwipunek, czekaj, szybciutko, tutaj amunicja, pancerz. Nie, nie może zginąć, bo nie mamy ten, wiesz? Nie mamy życia, no, aż tyle. Mamy. No jedno, ale to zostawmy sobie, bo... Zwile tam... Pani Baker do mnie dzwoni, po co do mnie dzwonisz, kobieto? Dzwoni... Podczas strzelam cię, albo ona jest w środku. No. A, no tak, ona jeszcze w środku. Ej, no, siedzi. Serio? Ej, stary, typo mi się zrespił, przed twarzą pojawił się i nagle... No. Elo, nie? Nie sądziłem, dobra, że taka ta gra jest... Ekwipunek, pancerz. Ej, no fajnie, że biegną prosto na... widzę właśnie, podobnie. Dobra, muszę biec do was. Ten, biegnę, biegnę. Ej, gościu z działem przyjechał. No wiem właśnie, tam te auta takie z działkiem są. No nie, bo on... Zostałem załatwiony przez gościa, który mi się randomowo na plecach zrespił, więc to akurat... Dobra. Gdzie on jest? Jakiś jeden jeszcze. Dobra, na plecy nam lecą. Czekaj, przeładowuję, przeładowuję. Dobra, skończymy przeładowywać. Leży. Dobra. Pozostałych ochroniaczy mam rozwalić jeszcze. Jeszcze jeden został. Dobra, weźmy może te auto, jeżeli będziemy mogli. Dobra. Co dobra, oni teraz są? Zobaczymy, co oni chcą teraz. Do tego auta? Czemu do tego auta? Wybrałeś je sam? Nie, one kazali. Tak? No tłumacz. No dobra, to poczekaj, to czekaj. Ja też wsiądę. Po co ty tu? Ty mnie odsłaniasz może ten. O, cyk, proszę bardzo. Do klubu golfowego mamy jechać. Stary. Ej, czekaj, a musimy tym autem? No właśnie, ja się ciebie pytam, nie? Myślę, czy musimy, bo jak nie musimy, to możemy pojechać tym fajnym takim. Działkowatym. Dobra. Ale nie... A gdzie jest pani Baker? Ona umarła, czy co? Nie, ona dzwoniła coś tam, nie wiem, ale rozłączyłem się. Bo wiesz... oha, dobra, poczekaj, to ja ten... Ja się może zajmę tym helikopterem. To jest ten strzelający! Zajmie się nim szybko. Dobra, spoko. Dobra, ogólnie nie mam takiego zasięgu, wiesz, takim małym pierdzikiem. Już dwa lecą. Tu ostrożnie, pamiętaj, żeby się pochylać w miarę, bo... Ja czuję, że tutaj będziemy obrywać. Cheng, jak kurde strzela. No, jak tam Cheng tam strzela, nie? Ładnie. Tylko ten tłumacz nic nie robił. No bo on tłumaczy po prostu, nie? Dobra, ja się chyba pochylę, wiesz? O, działko, działko, działko! Dobra. Spokojnie. Dawaj, jedziemy na golfa, stary. Jedziemy na golfa, stary. Totalnie. Po co? Nie ma to tamto. My w golfa będziemy grali? No chyba tak, oni chcą w golfa zagrać.
Wiesz, udały się negocjacje. Czym on jedzie? Czym ci agenci jeżdżą? Tutaj? Nie mam żadnego pojęcia, to są auta po prostu, które są oskryptowane, jeżdżą 1000 na godzinę. No. Czym ty jedziesz, stary, że jedziesz na dwóch kołach? Nie tak miałem być. Domyślam się. Autobus! Chyba zatrzymał się, ma postój. Dobra, to ty się, Paweł, zajmij strzelaniem, a ja... Tam. Dobra, ja będę tutaj prół, nie? A ty skup się na tym, na jeździe. Zostało 800 metrów. To jest dłuższa misja. Jest dłuższa, to prawda. Okej. Okay. Coś tu strzela mi tu po plecach. Ja zobaczę, nie widzę. 400 metrów. Dobra, Tao Cheng lekko oberwał. Chyba tylko jedna, ten, jeden pocisk chyba w głowę dostał tylko. No, tak troszkę. Nie? Co najwyżej? Ej, stary, to jest miejsce, gdzie tam. Ej, faktycznie, pamiętno? Ej, ale jazda. Bo to jest ich ulubiony ten. No nie, ale jazda. O, ale tu jest, zobacz już. Typowa. Typowe. O nie. No i spoko, mamy zrobione, elegancko. Dobra. 17 tysięcy, ładnie, w końcu. Dobra, myślę, że tym symbolicznym kończymy ten odcinek. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, miłego dzionka. Hejo! Ile nam się udało misji zrobić? Chyba 3, nie? 2 albo 4. 3 chyba. Ale ogólnie jest spoko, fajnie wyszło. Podoba mi się te misje, są bardzo ważne, takie fabularnie właśnie. A w następnym odcinku, moi drodzy, zobaczymy albo impreza, albo Need for Speed, kolejne auta.